Mam dla Was smutną wiadomość. Rząd zarządził szczepienia pewną substancją, która w przyszłości może przyczynić się do pozbawienia Was życia. Tak zaczyna się manga Ikigami. Okej. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale gdy słyszę o jakiejś teorii spiskowej, to bardzo często jestem w stanie podać książkę, film albo serial, z której ta teoria pochodzi. I tak właśnie jest w tym przypadku. Najprawdopodobniej ktoś wymyślił tą teorię pod wpływem tego tytułu i właściwie ja jestem nawet przekonany, że tak się stało. A więc czym jest Ikigami? Ikigami to 10-tomowa opowieść autorstwa Motoro Mase o doręczycielu zawiadomień o śmierci, czyli tytułowych Ikigami. Owy kres ma nastąpić dokładnie określonego dnia i określonej godzinie. A jeszcze dodatkowo zawiadomienie powinno być dostarczone dokładnie na 24 godziny przed zgonem. I jak widać, już jest pewien problem. Jak osiągnąć taką dokładność? Przy pomocy szczepień. W jednym na 1000 zastrzyków znajduje się pewna mikrokapsułka. Ma ona się zagnieździć w sercu lub płucu i ma też w sobie pewien czas zaprogramowany, o której ma wybuchnąć. Ale skupmy się może na tych liczbach. Skąd te liczby 1 na 1000? Jedna osoba na 1000 to wystarczająco, aby danej osoby nie poznać i nie mieć do niej stosunku emocjonalnego, a jednocześnie się raczej o niej usłyszy. Szczepionka rozkraj podawana jest dzieciom mającym właśnie rozpocząć edukację w szkole podstawowej podczas uroczystej gali. I co, ktoś by mógł tutaj zapytać, nikt o tym nie wie, nikt się nie buntuje. To jest trochę bardziej skomplikowane. W mandze jest opisane państwo autorytarne, któremu naprawdę bardzo niewiele brakuje do totalitaryzmu. Japończycy mają swoje tradycje w tej dziedzinie, ale ja przyznam się, niewiele wiem o Genpeitai. Jeśli chodzi o tą organizację państwa, to częściowo przypomina ona mi tą z NRD. I o co mi chodzi? Członkowie tego systemu muszą ukończyć specjalną uczelnię. Sposób kontroli społeczeństwa i pozyskanie informacji o obywatelach przypomina tą ze Stasi. Policja rozkraj stale przeprowadza prowokacje. Nie wiadomo, czy ten rodzący się właśnie ruch sprzeciwu nie jest kolejną prowokacją. Donosiciele ogłaszani są bohaterami rozkraju. Osobie niedonoszącej lub buntującej się otwarcie grożą konsekwencje. I ktoś by mógł zapytać, jakie konsekwencje. Po pierwsze, zostanie okrzyknięta krzywomyślicielem. Po drugie, aresztowana przez policję rozkraj. Po trzecie, zostanie umieszczona w specjalnym ośrodku reedukacyjnym. Po czwarte, otoczenie zacznie wypominać to, co się stało jego rodzinie. I to do tego stopnia, że być może będzie zmuszona do zmiany miejsca zamieszkania. A w kolejnym miejscu to się może powtórzyć. Jednak jeśli postąpi tak, jak chciał prawodawca, czyli sama ogarnie sprawy doczesne i dokona żywota spokojnie w gronie rodziny, to może liczyć na pewne przywileje. Jakie to przywileje? Może używać bezpłatnie środków transportu publicznego, może mieć darmowy dostęp do dóbr kultury, a rodzina będzie otrzymywać hojną rentę rozkraj. Lecz jeśli postanowi wyrównać dawne rachunki krzywd, czy w jakikolwiek inny sposób nadużyć zaufania, to popełni przestępstwo ideologiczne i zostanie tym samym krzywomyślicielem, a rodzina utraci przywileje, w tym rentę rozkraj, i jeszcze dodatkowo będzie musiała wypłacić odszkodowania pokrzywdzonym. Nie obserwujemy żadnych dużych obszarów przyrodniczych, a tylko wycinki jak duże drzewa. Właściwie całość fabuły rozgrywa się w mocno wybetonowanym środowisku miejskim. Ani razu nie usłyszymy nazwy kraju, w którym rozgrywa się akcja, a tylko nazwa dzielnicy Sadagawa. Zamiast tego bohaterowie posługują się takim bardzo ogólnym zwrotem ten kraj. Takiej nowomowy jest pełno w tych 10 tomach. Dla przykładu szczepionka rozkraj została wprowadzona na mocy dekretu o nieustannym rozwoju kraju. Miał on sprawić, że ludzie docenią wartość życia i staną się bardziej produktywni. Jeśli jest to dla Was bez sensu,
To nie dziwię się, ale zostalibyście celem dla programu korygowania poglądów w specjalnym ośrodku. Zgon w wyniku rozkraju nazywany jest honorowym obowiązkiem. To jest rodzaj takiego poświęcenia, który przynajmniej mnie trochę przywodzi na myśl tradycje samurajskie i kamikadze. Nie wiemy zbyt wiele o świecie zewnętrznym. Raz wspomniano Europę, istnieje jakaś federacja, nasz kraj ma sojuszników. Powoli obserwujemy narastający konflikt zbrojny, o którym też niewiele wiemy. Jak wygląda życie poza tym światem? Nie bardzo wiemy. Być może właśnie dlatego ludzie się na to godzą, bo nie ma dokąd uciekać. I właśnie to jest główny powód akceptacji systemu. Inny może być taki, że każdy wierzy, że zawiadomienie nie będzie dotyczyć jego, bo przecież dotyczy tylko osób między 18 a 24 rokiem życia, a nasz kraj oferuje dosyć wysoki standard. Fabuła mangi jest wielowymiarowa. Z jednej strony opowiada o doręczycielu Ikigami nazwiskiem Fujimoto, o tym, jak praca wpływa na jego życie, kontakty osobiste i stan psychiczny, a z drugiej o tym, jak zachowują się osoby, które nagle dowiedziały się, że zostało im jedynie 24 godziny życia. I reakcje są różne. Jedni chcą wyrównać zadawnione rachunki, inni coś po sobie pozostawić, jeszcze inni poprawić sytuację innych. Mamy tu całą menażerię różnych charakterów. Matkę usiłującą ratować dziecko przed nieodpowiedzialnym ojcem, artystę, który mógłby stać się nowym Banksy, polityka wykorzystującego Ikigami syna dla nabicia sobie głosów w wyborach, nauczyciela zniszczonego przez fałszywe oskarżenie, a nawet tak sfanatyzowanego zwolennika polityki rozkraj, że stał się problemem dla systemu. Podobnie różnie reagują rodziny. Jedni fizycznie atakują doręczyciela, inni zachowują spokój, jeszcze inni załamują się psychicznie. Była też rodzina, która potraktowała rentę rozkraj jako szansę na wyrwanie się z ubóstwa. Jest to komiks, więc warto wspomnieć o warstwie graficznej. Okładki są białe z wizerunkiem naszego doręczyciela Fujimoto, który gdzieś tam zawsze dzierży tą plakietkę Ikigami. I mimo, że jest to manga, brakuje tutaj wielkich oczu. Kreska jest bardziej typowa dla komiksu zachodniego. Kadry można oceniać różnie. W większości stoją na bardzo wysokim poziomie, ale niektóre kadry wyglądają jak skany niskiej rozdzielczości. I dotyczy to nawet tych, co są na całą stronę. Tła także są robione systemem mieszanym. W większości są rysowane, ale część to zdjęcia przerobione w programie graficznym. To oczywiście kwestia gustu, ale osobiście wolałbym, aby autor się zdecydował. Ikigami to tytuł depresyjny, dość ponury i przeznaczony raczej dla dojrzałego czytelnika. Już w pierwszym epizodzie serwuje się nam bardzo brutalną historię związaną z zemstą i usiłującą odpowiedzieć na pytanie, czy to jest właściwa droga, czy to było właściwe rozwiązanie, czy komuś to pomogło, czy należało iść zupełnie inną drogą. Każdy epizod zostawia nas właśnie z takimi nieoczywistymi pytaniami, które sami musimy rozważyć w duchu. Jak informuje nas okładka, Ikigami jest bestsellerem, który sprzedał się w liczbie 3 milionów egzemplarzy i został też obsypany wieloma nagrodami na świecie i w Japonii. Nie jest to bezpodstawne, bo jest to tytuł naprawdę warty przeczytania. Komu poleciłbym Ikigami? Nie jest to tytuł łatwy ani przyjemny w odbiorze, za to bardzo wciągający. Oznaczenie z tyłu mówi, że jest to komiks dla dorosłych i coś w tym jest. Tytuł nie stroni od krwi, brutalności, trudnych i niejednoznacznych tematów. Poleciłbym go osobom lubiącym taki ciężki, realistyczny i trochę jednak absurdalny klimat. A więc to wszystko, co mam do powiedzenia o Mandze Ikigami. Jeśli komuś się podobało, niech da łapkę w górę. Jeśli nie, to łapkę w dół, bo po coś w końcu jest. Jeśli ktoś ma mi coś do powiedzenia, to niech napisze w komentarzu. I to wszystko. Żegnam.